Nie, no to chyba zacząć bym musiał od tego, że ja w zasadzie miałem takie 2 lata, gdzie nie słuchałem w ogóle muzyki. Rzeczywiście kompletnie mi się udało zresetować głowę. Znaczy ja w ogóle miałem tak, że nie słuchałem w ogóle żadnej muzy przez 2 lata, nie? I też nie wiem dlaczego, trochę mnie zmęczyło w ogóle, bo miałem dużo tutaj muzyki w studiu. I po tych, teraz ostatnio mam taki, przeżywam znowu jakiś zachwyt, nie? Że są jakieś w ogóle fajne zespoły. A z tych rzeczy, które ostatnio usłyszałem, które mi się strasznie spodobały, to John Mayer jest taki gość. To jest, on jest w Polsce chyba nieznany stosunkowo. Okazało się, że w Stanach tam miecie dość konkretnie. Ma taką płytę Continuum. To jest jaka genialna rzecz dla mnie. Ona w ogóle z rockiem ma niewiele wspólnego z metalem, z czymkolwiek, z czym być może ja jestem tam kojarzony. Ale no, dla mnie taka naprawdę totalna płyta, nie? Dużo niuansów jakichś takich fajnych, aranżacyjnych i tak dalej. Widać, że to jest pomyślane, jest przede wszystkim świetnie nagrane, świetnie wyprodukowana płyta, nie? To są, no, można się uczyć, nie? Od tego pana, także dla mnie to jest w ogóle rewelacja. Następna płytka jakaś taka fajna, którą usłyszałem ostatnio, w ogóle jestem dość dużym fanem, to jest Stone Sour, to jest taka rockowa kapela ze Stanów. Oni nagrali taką płytę, Audio Secrecy się nazywa. Ja w ogóle jestem dość dużym fanem wszystkiego, co oni robią. To jest kapela, która ma, no, 3 płyty nagrali. Co generalnie najfajniejsze jest to, że oni za każdym razem robią coś innego. Nie jest to zespół, który gdzieś tam możesz kupić płytę i wiesz, czego się spodziewać. Nie? Że tak jak na przykład, nie wiem, no Iron Maiden, nie? To od 30 lat. Generalnie nagrywają własne covery. A to jest kapela, która gdzieś tam zaskakuje. Dla mnie w ogóle najlepszy wokalista, chyba mój ulubiony, z Corey Taylor, on jest też ze Slipknot kojarzony. Natomiast tak jak Slipknot nie przepadam od jakiegoś czasu, tak Stone Sour jest dla mnie objawieniem. Nie? Do tego stopnia, że sobie nawet bluzę kupiłem, a nienawidzę nosić bluz z żadnymi zespołami, bo nie chcę być niczyim billboardem. Następny też, o, to jest świeża rzecz dla mnie i to gdzieś natknąłem się na to na YouTubie i musiałem się dokopać, bo nie wiedziałem kompletnie, co to jest. To jest Dave Matthews Band, to jest też taka amerykańska taka ekipa. Okazało się, że dość stary już zespół. Płyta się nazywa Whiskey and the Crook's King. Super rzecz, naprawdę. No to jest też taki, powiedzmy tam rock pop, tylko że nie jest to na poziomie, nie kojarzyć tego z filmem w żaden sposób. Nie? To jest naprawdę fajnie wyprodukowane, świetnie zagrane, tam jest sekcja dęta, no, nogi same tańczą, nie? Generalnie płyta rewelacja. Dużo spokojnych rzeczy, ja w ogóle tak dość chyba wolę zdecydowanie spokojniejsze rzeczy małe z rockowych, które gdzieś tam lubię sobie posłuchać. No i ja mam tu w ogóle tak cyklicznie, do mnie wracają jakieś starocie, których kiedyś słuchałem. Teraz na przykład bardzo chętnie słucham płyty Luke Sharp zespołu Roxette, który jest w ogóle genialny, strasznie lubię. Być może być to zaskoczeniem dla kogoś sporym. Ludzie czasami się dziwią, że słucham takich rzeczy. Natomiast dla mnie w ogóle super płyta i dowiedziałem się nawet, że mają grać koncert w Polsce, więc na pewno będę. Do tego, że jest to gdzieś tam zespół taki dla mnie z dzieciństwa, od którego w ogóle gdzieś tam moje słuchanie muzyki się zaczęło. I zresztą w ogóle są świetne popowe rzeczy. Ja bardzo lubię pop. Rihannę uwielbiam na przykład, jej płyta ostatnio jest świetna. Tara. Także dziwnie. Mam no, dość dziwne tutaj jakieś tam gusta. Natomiast w ogóle, to są świetnie wyprodukowane rzeczy, a Roxette w ogóle jest rewelacją. Nie? I Abbe bardzo lubię na przykład, ale o Abbe może następnym razem powiem. W każdym razie z tych płyt, które ostatnio gdzieś tam mi się spodobały, no to na pewno te 3, o których powiedziałem, i Luke Sharp Roxette'ów. The best.